No chyba dzisiaj będzie taki atak trochę na samochody, które miały najniższe zużycie paliwa w moich testach, bo w dzisiejszym odcinku bardzo ekonomiczna asterka. Oto Opel Astra J w wersji kombi, rocznik 2012, także jest to już polift. Jest to taki normalny i przyjemny w użytkowaniu samochód. Pod maską mamy ekonomiczny, turbodoładowany silnik diesla o pojemności 1.7. Moc 110 koni mechanicznych, moment obrotowy 280 Nm. Właściwie jest to 1.7 CDTi EcoFlex. Coś takiego jak Blue Motion w Volkswagenie, taka ekonomiczna wersja. Za chwilę wybierzemy się na most brdowski. Sprawdzimy sobie, ile taka Astra jest w stanie spalić jak najmniej w cyklu miejskim. No, jako że to jest wersja EcoFlex, to myślę, że wynik będzie dzisiaj bardzo fajny. Mamy tutaj manualną skrzynię biegów, także możemy tutaj ze spalaniem sobie troszeczkę porzeźbić. Jest tutaj też już system start-stop. Będziemy jechali z wyłączoną klimatyzacją. No i rzecz jasna, będę starał się jechać spokojnie oraz przewidywalnie. Dodam jeszcze, że ten konkretny samochód jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia macie w opisie filmu. Na sprzedaż są również koszulki i naklejki na Petrolhead Number One Shop na Facebooku. No dobra, myślę, że możemy zaczynać. No dobra, to odpalamy silnik. Dzisiaj jest troszeczkę zimno. Mamy 3 stopnie. Właściwie ten samochód to bardziej tak chcę przeatakować Golfa 6 1.6 TDI wariant, którego kiedyś testowałem. No ale wtedy było cieplej. Ten samochód ma większe koła, no bo 19-calowe z wersji GTC. Ale za to tutaj jest system start-stop, którego w Golfie nie było. To auto wpisane ma 5,6 litra na 100 km w cyklu miejskim, taka jest deklaracja producenta. No zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Przygotuję sobie już ten pierwszy bieg. Kasujemy wskazania komputera pokładowego i możemy ruszać. No, jak to właściciel sam ujął, taki Opel Astra w wersji kombi z tym silnikiem, to jest to taki normalny samochód dla ludu. Widzicie, jak to Opel może stać się Volkswagenem, bo przecież Volkswagen znaczy samochód dla ludu. No po pierwszym kilometrze, myślę, że ciężko jest jeszcze mi oszacować, jakie tutaj wyjdzie spalanie, ponieważ ten samochód zaczyna pomiar tak z bomby trochę od 6 litrów. Na pewno po kilku kilometrach to nam się wszystko ustabilizuje. Jadę oczywiście, cisnę właściwie jak najsłabiej się tylko da. No, Asterka jest bardzo przyjemnym samochodem, bardzo fajne fotele. Proszę bardzo, tutaj są chyba jakieś takie jakby sportowe. Samochód ma najechane ponad 220 tysięcy kilometrów, ale jakoś w ogóle po nim tego zbytnio nie widać i nie czuć. Wszystko tutaj jest w stanie idealnym. No samochód jest na sprzedaż, także muszę wam tutaj trochę pokazać go, omówić bardziej wnikliwie. No kierownica w ogóle nie ma tutaj żadnych śladów zużycia. No wszystko jest ok. Też znowu tutaj pojawia się temat trzeszczenia. Nie wiem, wiele osób mówi, że te samochody trzeszczą w środku, ale jest to trochę nieprawda. No może jak tam przyciśniemy coś mocniej i to tak za pierwszym razem coś nam się odezwie, ale podczas jazdy jest tutaj cicho i przyjemnie. Taka Astra z tym silnikiem, myślę, że jest to bardzo fajne daily. Silnik jest tutaj, myślę, taki wystarczający do normalnej jazdy. 110 koni mechanicznych i 280 Nm w serii. Aczkolwiek tutaj chiptuning nigdy nie był robiony. Jednak właściciel jakiś czas temu schamował sobie ten samochód, tak z ciekawości. No i proszę bardzo, wyszło tutaj 120 koni mechanicznych oraz 288 Nm. No auto ma ponad 200 tysięcy km przebiegu. Ciekawe, ile miało, jak było nowe.
No jak najbardziej, trzyma osiągi, nawet jest tutaj taki lekki bonusik. Skrzynię biegów mamy tutaj M32. No, ta skrzynia znana jest ze swoich problemów z łożyskami. Przykładowo troszeczkę potrafi huczeć, ale tutaj wszystko jest ok, jest cisza. Zmieniony był tutaj w skrzyni olej 15 tysięcy kilometrów temu. Tak profilaktycznie po prostu, no wypada olej w skrzyni tej zmieniać. Wszystko git. Jak na razie średnie zużycie paliwa 4,9 litra na 100 km. Tutaj odpaliłem nawigację, żeby pochwalić samochód, że jest tutaj jednak nawigacja. Kartę SD właściciel tutaj ma z mapą z 2019 roku, także jest świeża. No co, z wyposażenia mamy tutaj klimatyzacja, wprawdzie manualna, ale jest. Tempomat, komputer pokładowy, tak jak wcześniej mówiłem, nawka. Silnik jest bardzo oszczędny, także możemy tutaj sobie tym samochodem ekonomicznie podróżować, gdzie tylko chcemy. Czy to będzie Paryż, Barcelona, Moskwa, a może i Wuhan, ale nie polecam. To strasznie badziewna wiocha, bardzo problematyczna. No jak na razie 5-0, wynik zapowiada się bardzo dobry. Lecimy dalej. No wy zawsze narzekacie na system start-stop, że to bardzo dobija silnik. Aczkolwiek rozrusznik jest tutaj przecież inaczej skonstruowany, jest po prostu przystosowany do tego, by ten silnik troszeczkę częściej się odpalał. Jednak chciałbym wam tutaj pokazać, że dzisiaj przykładowo, mówicie, że ciągle się wyłącza i włącza niepotrzebnie i w ogóle, dzisiaj jest chyba troszeczkę, no tak zimniej, no bo 3 stopnie ciągle temperatura się utrzymuje na plusie. I system start-stop jeszcze nam nie zadziałał. Mamy niskie spalanie, bo 5,1 litra na 100 km. System jeszcze nam się nie aktywował, ponieważ prawdopodobnie nie spełniamy jego wszystkich warunków. No, zobaczymy, czy jak będzie później. Jak na razie ciśniemy bez start-stop. No fajnie by było, jakby on się nam tutaj załączył. Silnik, jak i zawieszenie w tej Astrze pracują cicho, wszystko jest fajnie wyrzucone na zewnątrz, żadne jakieś niepożądane dźwięki do nas tutaj nie docierają. Myślę, że jest to tak jak w Golfie 6, ogólnie te samochody są przecież bardzo ze sobą porównywalne, no konkurenci, którzy walczą na rynku o klienta. No, niby wszystko jest tutaj podobne. Ergonomia też tutaj jest spoko. No mamy tutaj troszeczkę więcej guzików, ale nie jest to jakieś problematyczne. System infotainment jest prosty w użyciu. Jest ergonomicznie, tak jak w golfiźnie. Ale jednocześnie wszystko jest, no, wygląda zupełnie inaczej. No Astra wydaje się taka troszeczkę chyba jakby bardziej sportowa. Ale no nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. Mam wrażenie, że w Astrze jest troszeczkę sztywniejsze zawieszenie niż w Golfie. No i Golfik jest chyba wewnątrz, muszę przyznać, troszeczkę większy. Aczkolwiek jego bryła jest za to taka normalniejsza. Tutaj bryła jest taka, no nie wiem, jakby to ująć, jakby bardziej dynamiczna, taka bardziej wyzywająca. No jakoś tak to wygląda. Jakby tak porównać, plac rodła, start-stop jeszcze nam się ani razu nie odpalił. Jak na razie średnie zużycie paliwa 5,2 litra. Ponad połowę dystansu mamy za sobą. Muszę jeszcze tutaj dodać, że jest taka jedna fajna rzecz w tym samochodzie, gdy jeździmy po mieście.
gdy ruszamy i puszczamy sprzęgło bez gazu, to obroty skaczą nam automatycznie, no tak lekko ponad wartość 1000 osiągają. Fajne to jest, bo nie trzeba tutaj cisnąć w korku pedału, znaczy wciskać delikatnie pedału gazu nawet, by auto nam nie zgasło, nie zmuliło. No zauważyłem, że jest to takie fajne udogodnienie nawet. O i teraz będzie pod górkę, zepsuje nam się troszeczkę wynik. 5,1 litra na 100 km jak na razie. No i tutaj informacja dla tych, co uważają, że tutaj zawsze niszczę ludziom samochody, jadąc na niskich obrotach. Kurczę pieczone, gdy będziemy jechali samochodem i będzie silnik miał 1200 obrotów i przyciśniemy ostrzej albo do dechy, no to faktycznie wtedy leci wszystko w dwumasę. Dwumasa się wtedy szybciej zużywa i szybciej nam na pewno klęknie. Ale gdy przykładowo teraz no mamy 1200 obrotów, ja delikatnie wciskam gaz, ten samochód w ogóle wtedy się nie muli, nie charczy, nie dudni nic tutaj. Jest tutaj zachowana wciąż elastyczność, no jest to silnik uturbiony w dodatku w dieslu. Wcześniej spojrzałem sobie na wykres tego samochodu i tutaj przy 1000 obrotów mamy już 100 Nm, przy 1600 chyba już 200 czy 1500, prawie 200 Nm. No i 288 niutków od chyba 1750 obrotów. No jest to elastyczny silnik, to nie jest to jakaś tam, nie wiem, Skoda Citygo 1.0, która ma 90 Nm i faktycznie ją trzeba tutaj ostro pokręcić. No szkoda, że dzisiaj jest tak zimno, ale trudno, klimat jest jaki jest. Taki mamy klimat, bym tak to też ujął. Dalej 3 stopnie i dalej system start-stop nam się ani razu nie włączył. Widzicie, kurczę, ten system też ciągle coś tam sobie myśli, przelicza i nie włącza się nam na pałę przecież. Gdy jest olej bardzo rozgrzany, to też nam się silnik nie wyłączy, ale też gdy no, jest jakaś niska temperatura jest na zewnątrz, no to też nie będzie on aktywny. No mieliśmy chyba już, mamy tutaj wynik najwyższy na naszym odcinku pomiarowym, 5,4 litra, teraz może być już tylko lepiej. No deklaracja producenta 5,6 litra, pewnie ze start-stop włączonym, ten samochód gdyby tutaj aktywował się system startowy, jakby była inna pogoda, na pewno też by tutaj troszeczkę zszedł te 0,2, 0,3 litra myślę, niżej. No ale jest jak jest. Proszę bardzo, 5,3 już. Tutaj ograniczenie do 40, także będziemy się toczyli spokojnie, będziemy hamować silnikiem. No cóż, to widzimy się już na moście brdowskim. No to mijamy sobie spokojnie most brdowski, próbujemy jeszcze tutaj na koniec coś tam jeszcze z tej asterki biednej wykrzesać ze spalaniem. O, jak widzicie, może w lusterku w tym odcinku znowu sam za sobą jadę, tym razem A6 moją. No dobra, kierunkowskaz, parkujemy, no i zobaczmy sobie wskazanie komputera pokładowego. No i proszę bardzo, średnie zużycie paliwa, jakie nam wyszło, to równe 5 litrów. Średnia prędkość to 29,7 km na godzinę. No kurczę, warunki dzisiaj są jakie są. Niestety jest zimno i system start-stop nam się nie włączył w tym odcinku. Jednak myślę, no 5 litrów na 100 km, jadąc spokojnie w cyklu miejskim, taką kulturalną asterką, takim kulturalnym daily, uważam, że jest to bardzo dobry wynik. No Golf 6 1.6 TDI w wersji Variant spalił chyba 4,6 litra na 100 km, ale było znacznie cieplej. No i
Golfik jest jednak troszeczkę lżejszy od Astry. A, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Golfik był na 16-kach. Ten samochód jest na 19-kach. Samochód na większych felgach wygląda, wiadomo, zdecydowanie lepiej, ale właściciel tutaj do tego auta dokłada chyba, o ile pamiętam, oryginalne 17-ki. No gdyby było troszeczkę cieplej, system start-stop by tutaj nam się aktywował. Auto byłoby na 17-kach oryginalnych. Myślę, że te 4,5 litra jesteśmy w stanie taką Asterką w kombi przyatakować. No nic, i to by było na tyle. Tabelkę daję Wam w opisie filmu. A ja się z Wami żegnam, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się. To co, Marek? Lecimy? Lecimy!